zdecydowanie dobrze się odnajduję w takim gronie. Mimo tego, że zawsze byłam trochę takim dzieckiem, które więcej czasu spędzało z chłopakami, jak byłam młodsza, ale wiem na przykład, że teraz swoją osobą jestem w stanie pokazać tym wszystkim dziewczynom, że ja też jestem po prostu dziewczyną i też jestem człowiekiem. Więc każda taka możliwość spotkania się z nimi, porozmawiania, mam wrażenie, że my, baby, mamy trochę inne relacje i w trudnych sytuacjach potrafimy się mocno wspierać, dlatego to, że możemy się tutaj znaleźć, porozmawiać, zrobić wspólny trening, to już jest kolejna edycja, w której jestem i szczerze, że nie mogę się doczekać, bo za każdym razem wyjeżdżam napełniona taką pozytywną energią, pozytywną takimi emocjami, które później mi towarzyszą i później wspominam je bardzo, bardzo długo. No właśnie, wydaje mi się, że mimo tego, że właśnie nie znajdujemy się na torze, na lodowisku i może nie jest to najbardziej komfortowe środowisko dla mnie, ale wiem, że będąc tutaj, będąc z tymi dziewczynami, mając możliwość porozmawiania z nimi na ten temat, na wszystkie tematy tak naprawdę, cieszę się, że one patrzą może na nas jako na wielkich sportowców, ale my patrzymy na nie jako na siebie, na te kilkanaście lat temu. Więc będziemy tutaj starały się po prostu przekazać taką wiedzę, którą my kiedyś miałyśmy, albo na przykład jej nie miałyśmy, bo to też jest ważne. I porozmawianie o po prostu takich zwykłych, prostych sprawach, o których tak naprawdę często nie mamy czasu rozmawiać. Dzisiaj media społecznościowe są, można powiedzieć, zawalone informacjami, a taka interakcja może można powiedzieć jeden na jeden czasem, jest świetną inicjatywą i dla mnie jako dla sportowca móc spotkać się ze swoimi młodymi fankami, no to jest świetny dzień, świetny pomysł na to, żeby budować te relacje, bo uważam, że jednak internet swoją drogą, ale taka rozmowa, prawdziwa rozmowa, to jest świetna sprawa.